Dzień dobry, nazywam się Szymon Moszny, a ze mną jest Kacper Bąkiewicz, zawodnik sportów sylwetkowych. Jakiś czas temu na naszym kanale znaleźliście film, w którym pokazywaliśmy trzy najgorsze ćwiczenia na brzuch. Dzisiaj znajdziecie w tym materiale kolejne trzy najgorsze ćwiczenia na brzuch. Kacper będzie robił dla Was po to, żebyście Wy nie musieli robić sobie tymi ćwiczeniami krzywdy. Istnieje wiele ćwiczeń na brzuch, tak samo jak na inne grupy mięśniowe i zawsze jest tak, że część tych ćwiczeń to są ćwiczenia bardzo dobre, część tych ćwiczeń to są ćwiczenia średnie, które można robić jako dodatek, ale jest też pewna grupa ćwiczeń, których warto jest unikać lub przynajmniej skupić się na tym, żeby robić je w sposób poprawny, gdyż nawet dobre ćwiczenie nieprawidłowo wykonane mogą przyczynić się do tego, że ciało zacznie boleć. Pierwszym ćwiczeniem i zarazem chyba najgorszym ćwiczeniem, jakie znajdziecie w tym odcinku, będzie ćwiczenie, które jeszcze co jakiś czas można zobaczyć w klubach fitness. Mianowicie gości, którzy łapią albo jedno, albo dwie sztangielki i wykonują coś takiego. Takie skłony boczne. W zamyśle to jest ćwiczenie, które ma rozwijać mięśnie skośne brzucha wewnętrzne i zewnętrzne. W praktyce tak nie jest. Dlatego, że mięśnie skośne brzucha najbardziej lubią rotację. Owszem, one współdziałają w skłonie bocznym, ale najbardziej lubią rotację, moment, kiedy bark zbliża się do tułowia. Druga sprawa. Owszem, mięśnie skośne brzucha w pewnym stopniu wykonuje skłon boczny, ale głównym mięśniem, który pracuje w tym ćwiczeniu, jest mięsień czworoboczny lędźwi, który biegnie od kręgosłupa po skosie w dół. I to jest właśnie główny mięsień, który powoduje skłony boczne. I skłony boczne to nie jest do końca ćwiczenie, które chcecie robić z obciążeniem zewnętrznym, dlatego że w niektórych sytuacjach taki ruch, to jest starszy Kacper, wasz mi boli, powoduje przeciążenie kręgosłupa i przeciążenie krążków międzykręgowych lub może nasilić bóle, jeśli występuje jakieś bóle w przypadku dyskopatii. Nie róbcie tego ćwiczenia. Na drugim miejscu jest ćwiczenie, które jest fajnym ćwiczeniem pod warunkiem, że robi się je dobrze. Kacper, zawieź się na drążku. I tym ćwiczeniem są zgięcia nóg w wzwisie na drążku. I teraz najgorsze, co można zrobić, to rozciągnąć brzuch, rozluźnić tułów i wykonywać tylko i wyłącznie zgięcia bioder. W tym momencie nie pracuje w ogóle brzuch, pracują za to fantastycznie wszystkie mięśnie, które zginają biodra, czyli dokładnie nie te, które chcecie w tym ćwiczeniu robić. Jeśli chcecie, żeby to ćwiczenie było dobrym ćwiczeniem, teraz Kacper robimy poprawną wersję, to nie macie tylko wyłącznie zginać bioder, tylko macie zbliżać miednicę do żeber. W takim przypadku to ćwiczenie będzie miało całkiem duży sens i tym razem rozbicie jedno z najlepszych ćwiczeń, jakie można robić na brzuchu. Numer 3 to są rosyjskie skręty. To znowu, to jest ćwiczenie, które może być fajnym, albo może być całkowicie bezsensownym, destrukcyjnym ćwiczeniem. Teraz pamiętajcie o tym, że mięśnie skośne brzucha uwielbiają rotację. W związku z czym, jeśli chcecie angażować, musicie wykonywać duże skręty ciała. Czasami można zobaczyć, jak ludzie, złapiesz ketla, robią rosyjskie skręty w ten sposób. Czyli nogi na ziemi i po prostu przenoszą ketla z jednej strony na drugą, bez praktycznie żadnej rotacji. To ćwiczenie nie działa na brzuch, ono nie ma większego sensu, chyba że ktoś chciałby sobie popracować nad bicepsami. Żeby to ćwiczenie było ćwiczeniem lepszym, robicie następujące rzeczy. Łapiesz ketla, przede wszystkim podnieście nogi do góry, żeby zaaktywizować dolny przyczep i teraz, wykonując dużą rotację, przenosisz ketla z prawej na lewą stronę. I teraz to ćwiczenie ma sens. Nie dość, że brzuch pracuje w skróceniu, nogi są luźne, dzięki temu tułów jest bardziej niestabilny, a Wy jeszcze dodając dużą rotację w dużym zakresie, jesteście w stanie zaangażować mięśnie skośne na 100%. Trzy ćwiczenia, trzy nieprawidłowe techniki. Kacper robi je dla Was, żebyście Wy nie musieli. Uczcie się na błędach, dlatego że te ćwiczenia wykonywane w taki sposób nie działają dobrze na Wasz brzuch i mogą być szkodliwe. Tym samym, jeśli chcielibyście zobaczyć jakieś ćwiczenia, metody, techniki, sposoby trenowania, napiszcie w komentarzach, co chcielibyście, żebyśmy z Kacperem dla Was nagrali, a tymczasem do zobaczenia w następnych odcinkach.